sobotnie popołudnie w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 10 spotkali się miłośnicy badmintona, aby wziąć udział w turnieju gier podwójnych zorganizowanym przez uczniowski klub sportowy Badminton Puławy. Każdy kojarzy właśnie badminton z takim lekkim graniem przez trzepak na plaży, a to jest wręcz przeciwnie. Odbija się tam, gdzie przeciwnika nie ma. Jest to sport, nie jest potocznie uważany jest za sport wytrzymałościowy, ale to jest sport szybkościowo-siłowy. Także trzeba być szybkim ciężarowcem. Mamy kilku zawodników z Ukrainy, bodajże z Bangladeszu jest, tak, Gowinda. No i jest Lublin, Warszawa, Dęblin. Większość zawodników jest z Puław, tak. Dzisiaj jestem za bardzo zadowolony z postawy naszych najnowszych nabytków, czyli dorosłych ludzi, którzy grają od 2-3 miesięcy. Mamy około 10 nowych debiutów, pierwszy turniej w życiu, także walczą do końca. Ponad 40 uczestników zagrało w 5 kategoriach.